Na wstępie chciałbym pozdrowić wszystkich z Domu Dziecka Hanka w Dębicy i Marcina Wołowca. Git Malina Ziomek. Pozdrawiam wszystkich. Dobra, lecimy z koksem. Siemaneczko ziomki, słuchajcie, dzisiaj sprawdzimy sobie Fordzika K. Czy ceramizer mu coś pomógł, czy nie? Dobra, zobaczymy co i jak. Jedziemy z koksem. Dobra, pierwsze co, to sobie zobaczmy, ile tam kilometrów jest na nabite na liczniku. Ja nie pamiętam, ile tam było, nie? Nie wiem, czy to mi kombitka kasowała licznik. Niby jest 443 km, ale nie wiem, czy ten licznik był kasowany. Ja sobie później sprawdzę w domu ze starym nagraniem. Dobra, tu mamy. Teraz by trzeba było zobaczyć pracę silnika. Gitalina jest, zobaczcie, nic się nie dzieje z plastilakiem. Kurde, nie mam jak tego ogarnąć. Najpierw go odpalimy, zobaczymy. Ja pamiętam, kamerę tu kładłem, żeby sprawdzić, czy ciszej pracuje silnik, czy nie. A jeszcze taki cosik, patrzcie, tu jest, może ktoś wie, o co chodzi, takie coś z rureczką, ta rureczka była oderwana, ja tam ją gdzieś namierzyłem pod spodem, podpiąłem pod to, nie wiem, co to jest w ogóle, jakieś coś od ciśnienia, ale co to kurwa robi, to nie wiem. Nie wiem, co to robi. Podłączyłem, chyba że to jest rureczka do akumulatora od kwasu, kurwa. Nie, no chyba nie. Czy coś się zmieniło po podłączeniu? Nie zauważyłem. Także nie wiem, od czego ta rurka. W każdym bądź razie podpiąłem. Dobra, jedziemy z tym. Dobrze jest. Ja mam kurwa kluczyki. A, mieliśmy zobaczyć, co tam przy tej puszce po piwie jest. Zaraz tam zajrzymy. Dobra. Sprawdzimy, czy teraz trochę ciszej pracuje silnik. Porównamy sobie z poprzednim nagraniem. Dobra, jest git malina, możemy gasić, sprawdzamy ciśnienie. Teraz zobaczymy, co tu się kryje pod tą puszeczką. O, już jest prześwit, patrzcie. Gdzie? No, zajebiście się robi. Pianeczka tu ładnie powychodziła. Co tam kurwa pod tą puszeczką jest? Przyklejony na jakiś kurwa jest na smołę. Smołę ktoś przyjebał do tego. Jakiś pomysłowy Dobromir. Tu widzisz, trzeba było kurwa spawać, ale tam też już widzę, jakaś smołka jest. Kurwa, po jednej zimie, ja pierdolę. Nie, ja tu palca nie będę wciskał. Tak, to jest przyklejone na puszeczka na jakiś lepik, kurde. Ale tu widzę, zdrowa jest. Po chuj ta puszka. Trzeba to oderwać w pizdu. O, już wiem dlaczego. Się rusza. Dobra, to nie odrywamy tego. Niech se będzie. Trzeba będzie igomaciki kiedy odpalić. Zrobić po swojemu. Z blachodachóweczki się opierdoli. Także tak. Blachodachówka pójdzie w ruch. Kurwa. Fajki. Dobra.
Dobra, odkręcamy pierwszy. I sprawdzamy ciśnienie. Czy coś się polepszyło, czy nie. Kurwa, nie będę widział, ile tam było. Teraz też w ogóle wszystko... O kurwa. O ty kurwa, to tu tak. Podpinamy wszystko jak było. Czy coś pomogło? Nie wiem. Będę wiedział dopiero podczas montażu filmu. Będę widział, porównał ze starym nagraniem. Czy coś się zmieniło? W sumie mogło się też nic nie zmienić. Zobaczymy, no. Nie ma lip. Gites jest. Jeszcze luknijmy może na olej, jak wygląda. W sumie co te 4 ml miały zmienić? Konsystencję pewnie nie. Dobra. Zważony nie jest. Zobaczmy tu pod korkiem, czy nie ma jeszcze żuru. Nie ma tu nic. Tak, 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 wszystko. Ciśnienie sprawdzone, to przykręcone. Dobrze jest. Zamykamy. Interes. Patrzcie, co mi przyszło. Czym ja to otworzę? Co mi przyszło? Panowie, normalnie. Tadam! Normalnie malujemy spoiler w BMC. Gites jest. Jest pomarańcz, jest gites. A może by to coś by tutaj psiknął. Dobra, git malina. Git malina. Pozdrowionka. Do następnego. Cześć.